coś wyglądacie. Wybacz, że zajmuję ci czas swoimi problemami, ale naprawdę nie mam wyboru. O co chodzi? Mój statek rozbił się podczas ostatniego sztormu. Straciłem wszystko. Jak mógłbym ci pomóc? Nie mam nawet za co wrócić do domu, a każdy dzień opóźnienia zbliża mnie do bankructwa. No tak, mogłem się domyślić, że chodzi o pieniądze. Zatem potrzebujesz pożyczki, a raczej datku. Oddam ci wszystko, co do ostatniego miedziaka. Przysięgam! Wystarczy, że zgłosisz się pod mój adres w Nowigradzie. Pomogę ci. Często bywam w Nowigradzie, więc na pewno cię odwiedzę i zapytam, jak idą interesy. Dziękuję. Znajdziesz mnie w dzielnicy portowej. Nazywam się Johan Bonner. W takim razie do zobaczenia. My tu swoje problemy załatwiamy sami. Hola, Wiedźminie. Nie szukasz aby zajęcia? Poświęciłem najlepszą klacz. A to niby czemu? To dobrze, jak dostaniesz w brzuch i się te śledzie z flakami wymieszają. Była dobra tutaj. Będzie dobra i na tamtym świecie. Niechaj godnie służy naszemu królowi. Znowu ją spotkam. Ale się czuję. Tak samo jak kiedyś. Branie z rodu Tirsa. Mężny nasz królu. Cóż też dopuszczał. To wielka strata dla nas wszystkich. Ja, to musi być pokój. Zawsze lubiła przestrzeń i przepych. Wypchany jednorożec. Glamarie. Nawet zamknięta pachnie bzem jak rystem. Widać gust jej się nie zmienił. Megaskop? Widzę, że nigdzie się nie rusza bez tego urządzenia. Jak mawiała Filippa Eilhart, megaskop jest tak osobisty jak szczoteczka do zębów. No tak. Nie sądziłem, że kiedyś założę coś takiego. Ale czego się nie robi dla... No właśnie, kim jest dla mnie Yennefer? Służymy tej, która jest dziewicą, matką i staruję. Gdzie? Też wczoraj popiłem. Bran był wielkim władcą i potrzebuje godnego następcy. Mówisz, pani, jakbyś miała na myśli kogoś konkretnego. Problem.
problem z Kaligę polega na braku monarchii dziedzicznej. Byle chłystek może zostać królem i pogrzebać dorobek poprzednika. Funkcja króla na wyspach jest raczej reprezentacyjna. I to też trzeba zmienić. W dzisiejszych czasach liczy się silna, scentralizowana władza. Przedstawisz mnie? Oto mój przyjaciel Geralt, a to Birna, wdowa po zmarłym branie. Królowa matka, miło mi cię poznać, Geralcie. Mam nadzieję, że mi wybaczysz, ale w takim dniu jak dzisiaj nie mogę sobie pozwolić na przyjemność długich konwersacji. Świetny strój. Wyglądasz czarująco. Dziękuję. Ty olśniewasz. Wiesz, brakowało mi ciebie i twojej szczerości. Cieszę się, że jestem tu razem z tobą. Chodźmy, bo wszyscy się upiją i nie będzie z kim rozmawiać. Racja. Nie wiem, czego chce Krach, ale na to spotkanie trzeba przyjść z jasnym umysłem. Nie będę pił. Wolę się cieszyć z tobą na trzeźwo. Będziesz mi prawił komplementy? Będę ci mówił to, co myślę. Chleb, owczy ser. Bo nasz wóz to cały wyładowany jest kupami. Wiesz, Geralt, nurtuje mnie pewne. Mamy też wina znajdować. Twoja broda. Skąd ten pomysł? W zasadzie nie wiem. Do twarzy ci z brodą. Takimi mieciekami to sobie można najwyżej w zębach podłubać. Topór. Pani Yennefer, panie. Witaj, Arnwaldzie. Moim towarzyszem jest Geralt z Rivii. Zaszczycony jestem. I również miło. Widzę, że goście przybyli tłumnie. Każdy chce pożegnać króla i każdy chce zobaczyć kandydatów do korony. Chcieliśmy porozmawiać z Krachem Ancreid. Jarl wkrótce do nas dołączy. Tymczasem wyznaczył wam zaszczytne miejsce przy stole, tuż obok swojej córki, Ceres. Proszę za mną. Tutaj nas posadzono. Sama o to poprosiłam. Chciałam poznać sławetnego wiedźmina Geralta. Poznałaś mnie, nie pamiętasz? To były dawne czasy, kiedy odwiedziłeś naszego ojca, ja i Hjalmar byliśmy dziećmi. A teraz pozwolicie, że przedstawię wam współbiesiadników. To Halbjorn, syn Holgera Czarnej Ręki. To Lugos Siny, pierworodny Lugosa Szalonego. A ze Sztokfiszem walczy Otryk Anhindar. Widzę, że posadzono nas samymi synami Jarlów. Ceres Ancreid jest córką Jarla, Geralt. Córki Jarlów niczym nie ustępują synom. Ja tak myślę, w przeciwieństwie do naszych współbiesiadników. Nie wiem, czy wiecie, ale każdy z nich marzy o tym, żeby zostać następcą Brama. Ceres zazdrości, bo ten z nas, który wykaże się największym czynem, zostanie królem. Wszyscy wiemy, że czyny są tylko na pokaz. Będzie tak, jak ustalą wasi ojcowie. Myślicie, że o czym gadali z Krachem? Mówisz tak, bo sama nic nie potrafisz. Pamiętasz? Wtedy, jak Hjalmar wyzywał śmiałków do wyścigu na szczyt góry. A potem, kiedy jako pierwszy wbił swój topór w pieniek? No, czemu wtedy nie odpowiedziałaś na wyzwanie? Nie twój interes, ale zwyciężyłabym. I wtedy, i teraz. Skoro już się zgadało, nie widzę wśród was Hjalmara. Mój brat zawsze kroczy własnymi ścieżkami. A wracając do wyścigu, mogę się ścigać z każdym, choćby i z Wiedźminem. Jeżeli pokonam go w drodze na szczyt, to będzie coś. Zgadzacie się? To zależy, czy Wiedźmin się zgadza. Geralt? Proszę bardzo. Jakie są zasady? Wygrywa ten, kto pierwszy wyrwie topór Hjalmara z pniaka na szczycie. Jeśli ktoś zejdzie ze szlaku, przegrywa. A już myślałem, że pożygam się z nudów. Ruszajmy! Jesteśmy na miejscu. Stąd ruszycie na szczyt tamtej góry.
Na wierzchołku jest pień dębu. Kto pierwszy wyrwie z pniaka topór Hjalmara, ten zwycięży. Jestem gotowa. Ruszacie na dźwięk rogu. Tylko włos. Nie ma czegoś takiego. Jest zwycięstwo albo przegrana i ja przegrałam. Wracajmy lepiej na stypę. Chodźmy. Widzę, że stypa już się rozkręciła. Straciliśmy was z oczu. Kto zwyciężył? Przegrałam. Przegrałaś z Wiedźminem, przepiórku. Każdy z nas by przegrał. Dosyć tego gadania, napijmy się. Wierzcie mi, ale dzisiaj nie mogę. A kiedy jak nie dzisiaj? Dziękujemy za towarzystwo. Niestety na nas już czas. Tak? Owszem, musimy porozmawiać, ale nie tutaj. Wszystkiego dowiesz się za tamtymi drzwiami. Że przedstawię wam Geralta z Rivi, Wiedźmina, a to Jarlowie, Donaran Hindar i Lugos zwany Szalem. Nazwanie Lugosa Szalonym jest obrazą szaleńcy. To zwykły zjeb. Nazwij mnie jeszcze raz zjebem, a oderżnę ci łeb, nasadzę na żerć, a dziurę w szyi zaleję szczynami. Dosyć! Czas to rozstrzygnąć, tu i teraz! Aleś mnie przestraszył, zesrałem się w spodnie. Uważaj, bo się pogaleczysz, pizdo. Słyszałem, że w czasie biesiad na Skellige panuje zawieszenie broni. Znam uświęcone obyczaje, ale niech Lugos wie, że nie pozwolę pustoszyć Kindarfjall. Nie boję się ciebie, Donar. Niebawem przypłynę, wychędożę kapłanki, napiję się z twojego kubka i nasram na twój stół. Wyczekuj mnie. Cesarz ucieszyłby się, gdyby usłyszał waszą rozmowę. Zapraszamy jego cesarską mość bardzo serdecznie. Niech przypłynie. My się czarnych nie boimy. Rejzy na nabrzeżne wsie to jedna, a regularna wojna z cesarstwem to inna para ciżą. Patrzcie ją, jaka wyszczekana. Idź wiedźmo mierzać w kotle i przecinać szczyraki. Nie gadaj o rzeczach, o których nie masz pojęcia. Wiesz co, Lugos? Wyszło właśnie, że ja też mam gdzieś święte prawa gościnności. No nareszcie. Wreszcie coś się zaczyna dziać, a już myślałem, że się pożegam z nudów. Chodź tu, przybłędo. Pokaż, z jakiej gliny jesteś ulepiony. Odsunąć ławy! Będą się po mordach okładać! Obie po mordę! Nigdy się nie nauczycie. Nie możesz mu zakurwić w mordę tak, żeby się zębami zadławił do chwili.
masz dość? Aleś mnie sponiewierał. Jeszcze mam ciemno przed ślepiami, a salaki właśnie jak dziurawa łajba. Jesteśmy kwita, a teraz przeproś panią. Nie miej do mnie żalu, pani. Uważam, że czarodziejki są potrzebne i to bardzo. Zapomnijmy o tym. I to lubię. Mordowicie męska rzecz. Dawaj łapę, Wiedźminie, niech ją uściskam. Jest tego warta. Wiedźminie, napij się ze mną na dowód, że nie szywisz urazy. I odwiedź mnie kiedyś. Koniecznie. Jorund już od dawna jęczy, żeby sprowadzić Wiedźmina do nawiedzonej latarni. Pogadasz sobie z nim przy kufelku piwa w tawernie pod Arinbjorn. A potem wpadniesz do mnie i poprawimy czymś mocniejszym. Za nasze spotkanie! Dobrze. Chętnie się z tobą napiję, Lugosie. Jeżeli pijesz tak, jak bijesz, to może być dobra zabawa. Zabrana! Ja i Yennefer jesteśmy zaszczyceni. Wasze zdrowie. A teraz pogadajmy również z innymi gośćmi Kracha. Złożymy wizytę w laboratorium Myszowora. Nie wspominałaś, że nas zapraszał. Bo nie zapraszał. Rozumiem, że Myszowora nie zastaniemy. Nie zastaniemy. A jaki jest cel wizyty? Szukamy przedmiotu, maski Uroborosa. Będzie nam potrzebna. Chodźmy, Geralt. A teraz opowiesz mi, do czego ci potrzebna maska Uroborosa. Owszem, ale wszystko w swoim czasie. Rozumiem, że ty zadecydujesz, kiedy nastąpi ten czas. Zgadłeś. Słyszę jakieś kroki. Cii, strażnicy. Schowajmy się za gobelinem. Wróbel ćwierka, a szpak świszcze. A Kawka robi co? Kawka plegocze. Czyżyk psyka, żuraw dzwoni, a paw wrzeszczy. Jastrząb kwili, skowronek dziędzieje, zaś gołąb grucha. I to wszystko. A Słowik robi co? A, prawda. Słowik kląska. Otworzyć. To jeszcze nie koniec niespodzianek. Widzisz te kruki? Trudno ich nie zauważyć. Szpiegują dla Myszowora. Pewnie laboratorium jest tuż. Wyraźnie wyczuwam magię. Podejdź tutaj. Wyjdziemy przez okno i dalej przedostaniemy się po Gzymsie. Thank you.
widywałem w życiu brzydsze widoki. Romantyczna wersja Geralta z Rivii. Tak? Tak? Interesujące hobby. Zwłaszcza dla druida. Myszobór musi bardzo kochać naturę. Tak? Wszystko w porządku? Małe skaleczenie. Drzwi są zamknięte. Zwierzęta ożyły. Uważaj je! Zbliżają się. Są wszędzie. Co się dzieje? Miałeś halucynację. Zacząłeś rąbać wszystko dookoła. Musiałam cię uspokoić. To musiało wyglądać dziwnie. Morderczy trening w Kermoren opłacił się. Pokonałeś prawie wszystkie wypchane zwierzęta. Proszę. No dobrze. Próbę pakułów mamy za sobą. Drzwi stoją otworem. Wejdźmy do środka, Geralt. Zamknę przejście. Nie możemy wzbudzać podejrzeń. Oto i pracownia naszego druida. Pismo z pieczęcią myszowora. Do druidów. Ostrzega ich przed to. Bajka. Widzę, że myszowór sprowadza sobie prawdziwy tytoń. Cudowny świat insektoidów, Skeliskie podania na temat dzikiego gonu. Wyspiarze... Wielkiej szyszki się tu nie spodziewały. Żeński owoc. Czaszka dziecka. Jest też szczegółowa mapa Królestw Północy. Strefy wpływów z różnych okresów. Teraz już nieaktualna. Wygląda na to, że myszowór wkłada coś w rękę temu posągowi. A jakby mu wcisnąć w łapę szyszkę? Nic z tego, fałszywy trop. A co powiesz o małej czaszce posągu? Jesteś niezdecydowanym księciem. Może mi jeszcze coś wpadnie w ręce. Porozglądam się po laboratorium. Koziołek wystrugany z lipowego drewna. O, jest podpis. Dla wujka myszowora. To robota małej... Takiej pracowni nie powstydziliby się cesarscy alchemicy. Spróbuję wyciągnąć miecz z tej skały. Nie widzisz, że nie jest wbity w skałę, tylko wciśnięty w imadło? Lubi też rozrywkę. Trup z Nawigra, ludzki trójny. Autorka Sasha Heidi.
Spróbujmy jeszcze raz. A może by tak kielich miodu? Posąg, nie posąg. Może lubi zwilżyć gardło. Chyba zadziałało. Kto by pomyślał? Myszowór lubi się zabawić cudzym kosztem. Czuję, że maska będzie w tym pomieszczeniu. Jesteśmy na miejscu. Mamy ją. Musimy szybko wracać na ucztę, zanim się... Ten gaz zabije nas w ciągu kilku minut. Teleportuj nas. Pomyśl o czymś szybko, o czymkolwiek. Co ci pierwsze przychodzi do głowy? Trzymaj się mnie. Poczekaj. Na co? Musimy porozmawiać z Krachem. Myślisz, że stęsknił się za nami? Bo ja stęskniłem się za tobą. Też się stęskniłam. Kiedy wreszcie spalisz ten cholerny rupieć? Pękłoby mi serce. Tyle miłych wspomnień. Cholera, Geralt. Czy ty masz pojęcie, ile one kosztowały? Chodź tu. Musimy się śpieszyć. Krach czeka. Ach tak? Puść grzywę. Już ja cię znam. Puszczę, to nas zrzucisz. Ej, nawet nie próbuj. Jejku, jej. Tęskniłem za tobą.
Ja też się stęskniłam. Powinniśmy wracać na stypę. Muszę się ubrać. Odwróć się. Krahan Krejt pytał o was. Wyszliśmy zaczerpnąć świeżego powietrza. Za chwilę zaczną się zgłaszać kandydaci do korony. Weźcie moje słowa pod rozwagę. Nie ma większego męstwa niż walka z bestią wyklętą przez ludzi i bogów. Nie ma większego czynu niż czyn w służbie bogini. Dziękujemy bardzo za piękne słowa. Wszyscy wezmą je pod rozwagę. A teraz zaczynajmy! Wyprawiliśmy Brana w zaświaty i musimy wybrać jego następcę. Król musi być mądry. Król musi cieszyć się szacunkiem. Król musi mieć jaja. Wśród nas takich nie brakuje. Niech pokażą się ci, którzy sądzą, że są godni tronu Skellige. Się dzisiaj stawić. Oto jego topór, oto jego wola. Niech wygra z nas najlepszy. Najlepsza. Co jej strzeliło do głowy? Jest twoją córką, czyż nie? Teraz już wiem, dlaczego powiedziała mi, że wypływa na Speak Rock. Ech, dzieci. Im starsze, tym więcej z nimi kłopotu. Chodźcie, tym bardziej musimy porozmawiać. Jak to było, Geralt, gdy Ciri trochę podrosła? Pamiętam, jaka była jej babka i jej matka. Mówią, że jabłko nie pada daleko od jabłoni. Nie dało jej się upilnować. Zawsze stawiała na swoim i wszystko robiła po swojemu. Dlaczego pytasz? Bez konkretnego powodu. Jest w wieku Cerys. Ale o moich dzieciach później. Najpierw porozmawiajmy o waszym. Yennefer mówi, że Ciri ma kłopoty i że jej szukacie. Zgadza się. Jeśli potrzebujecie pomocy, złota, okrętów, czegokolwiek, mówcie, dam wam wszystko. I wiem na pewno, że dziewczyna żyje. Gdy przelana zostaje krew córek Rhiannon, morze szaleje. Pamiętałbym taki sztorm. Potrzebujemy twojej pomocy. Prawdopodobnie Ciri pojawiła się na Skellige. I spowodowała ten kataklizm na wybrzeżu. Ten, którym zajmują się druidzi. I gdzie myszowór nie chce nas wpuścić? Konkretnie to mnie nie chce wpuścić. Pokłóciliśmy się o to. Nie przejmujcie się nim. Druidzi nie ufają czarodziejom, ale myszowór ma serce po właściwej stronie.
Pewnie nie wie, że szukacie Ciri, co? To nie jego sprawa. Tak myślałem. W każdym razie Artskellig to moja wyspa i masz pozwolenie na badania. Dziękujemy. Nie ma za co. Kiedyś złożyłem przysięgę i zamierzam jej dotrzymać. Arnwald! Powiedz druidowi, że muszę z nim pomówić. Tam, gdzie zwykle. Mam jeszcze jedną sprawę. Tym razem chodzi o moje dzieci. Pamiętasz Hjalmara? Po przysiągu zabić olbrzyma z Undvik i jeszcze nie wrócił z wyprawy. Acerys właśnie oznajmiła mi, że rusza na swoją wyprawę. Ubzdurała sobie, że Udalryk nie jest szalony, lecz przeklęty. Olbrzymy wymarły przed wiekami. Ktoś widział osobnika z Undvik na własne oczy? Dziesiątki uchodźców. Wyspa została spustoszona przez giganta, a niedobitki klanu Tordaroch przyjąłem na Artskellig. Słyszałam plotkę, że wcześniej na Undvik panowały nienaturalne mrozy. To prawda. W każdym razie Hjalmar uznał, że zabicie giganta i oddanie wyspy ludziom jest czynem godnym króla. Mój syn zebrał sporą drużynę w Nowym Porcie. Mieli przeprawić się na Undvik i przedrzeć się do wsi Urskar. Ale to zabijanie giganta trwa stanowczo za długo, jak na tylu chłopa. Stąd moja prośba, żeby... Chyba warto porozmawiać z bywalcami Nowego Portu. Może wiedzą coś więcej o planach Hjalmara. Chcesz, żebym pomógł Cerys zdjąć klątwę? Nie ma żadnej klątwy. Cerys postanowiła pójść w ślady Hjalmara i dokonać czynu godnego królowej. Po co w takim razie moja pomoc? Bo rozumiem, że chciałeś o nią poprosić. Rzecz w tym, że za grosz nie ufam Udalrykowi. Cerys nie posłucha ani mnie, ani brata. Ale jeśli profesjonalista wytłumaczy jej, że się myli, to może się opamięta. A zatem proszę, wytłumacz jej to i sprowadź ją z powrotem. Dziwi mnie, że sam nie startujesz do wyścigu o koronę. Na pewno zdobyłbyś duże poparcie. Nie przesadzajmy z tym poparciem. Lugos szalony prędzej widziałby na tronie Nilfgaardczyka niż mnie. Poza tym, człowiek zawsze powinien wiedzieć, kiedy należy ustąpić miejsca młodszym. Jeśli Hjalmar i Cerys potrzebują pomocy, to im jej udzielę. Dziękuję. Skoro wszyscy podziękowali już wszystkim, zabierajmy się do roboty. Musimy ustalić, czy Ciri nadal jest na Artskellig. Włożę wygodniejszy strój i spotkamy się na miejscu. Kieruj się na południe. Anomalia, którą musimy zbadać, zniszczyła połać lasu nad brzegiem zatoki. To była udana uczta. Do zobaczenia.